przeżywamy wysyp drugich warstw dla Bitcoina. No i naprawdę wyrastają jak grzyby po deszczu. W tej chwili na L2Watch możemy się doliczyć już ponad 70 różnych bitcoinowych layer wujek. No i należałoby sobie zadać pytanie, ale zaraz, halo, skąd tyle nagle tych layer dwójek? Przecież długo, długo było nic. No był Lightning Network, był Stacks, był Rootstock, był Liquid i tyle. Może jeszcze tam by się doliczył ze dwóch. Co tutaj teraz taka, po pierwsze, moda na te layer dwójki, ale moda modą. Musi być coś, co powoduje, że te layer dwójki wyrastają jak grzyby po deszczu. No więc co jest tym deszczem? No i deszczem niewątpliwie jest możliwość tworzenia rollupów na Bitcoinie. No ale jak to tak nagle te rollupy? Skąd? Wcześniej nie było, a teraz są? No, tak nagle. No to kolejne pytanie to skąd tak nagle te rollupy teraz na Bitcoinie? No a rollupy nagle na Bitcoinie pojawiły się, no bo powstał Taproot. No ale co to Taproot? No Taproot umożliwił, Taproot, czyli zmiana w samym Bitcoin Core, umożliwiła, że pewnego rodzaju nowe funkcjonalności dało się zaprogramować na Bitcoinie. No i to te nowe funkcjonalności, między innymi zespół stojący za BitVM wymyślił, w jaki sposób wykorzystać to dobrodziejstwo Taproota, tej zmiany do Bitcoin Core'a, żeby na samym Bitcoinie dało się zapisywać informacje, które sprawią, że rollup, czyli warstwa nad Bitcoinem, będzie mogła sobie działać off-chainowo, a te informacje na samym Bitcoinie będą weryfikowalne jako optymistyczny rollup, więc będzie to zabezpieczone Bitcoinem on-chainowo. No i by to wszystko zrozumieć, jeżeli ktoś jest tutaj dla technologii jeszcze w tym naszym, chyba jednak bull markecie, już teraz możemy tak to nazywać, w tej naszej hoście, by to wszystko zrozumieć, należy troszeczkę wgryźć się w tą technologię. No i dzisiaj będzie właśnie wgryzanie się w tą technologię. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób działa sam Bitcoin Script. Bitcoin ma swoje smart kontrakty. Bitcoin ma swój prosty język programowania skryptowy. Ma swoje tak zwane opkody. Opkody, które są pewnego rodzaju funkcjami, które Bitcoin w swojej bazowej warstwie, w layer 1, może uruchamiać. No ale halo, jak to wszystko działa? O tym będziemy dzisiaj mówić. No i teraz będziemy mówić o tym, w jaki sposób zespół stojący za BitVM, czyli Bit Virtual Machine, wykorzystał to, co nam daje Bitcoin w swojej podstawowej warstwie, by stworzyć uniwersalny protokół do tego, podejście do tego, żeby właśnie móc na Bitcoinie, powiedzmy, tworzyć czy Bitcoinem zabezpieczać rollupy, które są na warstwie drugiej. Rozwiązanie BitVM-owe jest wykorzystywane przez masę właśnie tych rollupów, których teraz wysyp widzimy i których będzie jeszcze więcej. Niektóre z nich będę studiował bardziej dogłębnie w kolejnych odcinkach, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrozumieli to zakotwiczenie tych rollupów do Bitcoina. No bo warstwy drugie to nie tylko rollupy. Wcześniej warstwy istniały jako takie sidechainy, tak to sobie nazwijmy. Można powiedzieć, że Rootstock był sidechainem, czyli zupełnie inaczej przypinał się do Bitcoina niż to, jak dzisiaj będą tu próbować robić rollupy, takie jak chociażby Bitcoin OS. Były też takie twory, warstwy w ogóle nie sidechainowe, takie wyniesione jak Lightning Network, które w ogóle nie są on-chainowe, a jedynie co jakiś czas jakby zrobią snapshot transakcji do Bitcoina. I to jeszcze było inne podejście i ono jest jak najbardziej valid ciągle. No ale niewątpliwie to, co się teraz dzieje i wysyp wszelkiego rodzaju layer 2 dla Bitcoina bazuje na tym naszym BitVM-ie. A BitVM bazuje na tym, co Bitcoin daje w swoim korze, w swojej podstawowej funkcjonalności. No więc w bardzo prosty sposób spróbujemy się przyglądnąć, w jaki sposób zadziała nam tutaj scripting language Bitcoina,
do tego, by móc na nim wykonywać dowolne funkcje. Wytłumaczymy, czym jest stos i w jaki sposób ten język skryptowy Bitcoina wykorzystuje opcody, czyli funkcje do tego, by tworzyć proste smart kontrakty i w jaki sposób zespół BitVM wykorzystał kilka z tych opcodów, konkretnie taki opcode Booland and drugi opcode jeszcze wykorzystał hashlocki do tego, żeby stworzyć funkcję, która, czy też bramkę NAND. Ta bramka NAND nam umożliwia z kolei, że jesteśmy w stanie stworzyć dowolne inne operacje na samym Bitcoinie. Wiem, że to może brzmieć wszystko dosyć skomplikowane w tym wstępie, ale jeżeli zostaniecie ze mną na dalszą część tego odcinka, to postaram się to rysunkowo być może nawet troszeczkę wytłumaczyć, w jaki sposób te wszystkie bramki i te wszystkie operacje zostają przeniesione na warstwę bazową Bitcoina, bo dzięki temu, jeżeli to zrozumiecie, no to będziecie w stanie weryfikować, które ewentualnie z tych rozwiązań layer dwójkowych faktycznie, a przynajmniej będziemy przychodzić w kolejnych odcinkach, gdzieś tam będą bazowały na bezpieczeństwie Bitcoina, a które jedynie będą robić jakieś workaroundy, bo takich rozwiązań też będzie bardzo dużo. Bądźcie przygotowani, że w obszarze layer 2 na Bitcoina będzie powstawało również bardzo dużo skamów i rozwiązań, które robią rzeczy na skróty. Te mnie tutaj na kanale Dzienne Dawki Dyskomfortu interesować nie będą, ale będą mnie interesować rozwiązania, które sprytnie wykorzystują BitVM-a i funkcjonalności, czy też możliwości programistyczne Bitcoin Core, by stworzyć jakościowy rollup. Jakościowy rollup, czyli taki, który nie wymaga zaufanych stron trzecich, a jedynie opiera się na programistycznych możliwościach Bitcoina. Bitcoin w swojej bazie jako warstwa do tego, by móc sprawdzać, czy to, co się dzieje na rollupach, jest właściwe, prawdziwe, czy nie. Rollup jako warstwa skalująca, która pozwala, że można dowolne obliczenia, dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej wymagające, wynieść poza Bitcoina, ale jednocześnie uwiarygodnić je na Bitcoinie. To jest narracja, która ewidentnie zatrybia. To jest narracja, która już teraz widać, że Marathon Digital zaczyna tworzyć swoje sidechainy. Sovereign przechodzi z typowych sidechainów na BitVM, na rollupy. Powstają inne interesujące rollupy, takie jak Citra. I jest co najmniej w tej chwili, jak sobie na szybko przeglądałem, z tych 70 kilku layer dwójek bitcoinowych jest przynajmniej z 10 pewnie wartych omówienia, takie, które na pierwszy rzut oka robią coś ciekawego. Są rozwiązania nietuzinkowe, w ogóle wychodzące poza koncepcję rollupów. Tutaj mam na myśli chociażby to, co robi Internet Computer i to, żeśmy omawiali, i też jest to godne uwagi i też można to liczyć w kategoriach warstw. No więc Bitcoin, layer dwójki, duża narracja, zgłębmy, jak to działa w bebechach. Chciałbym jeszcze to uczynić jasnym, że na tym kanale nie ma porad finansowych inwestycyjnych. Jak myślę, że już ci, co mnie chwilę znają, wiedzą, że są tutaj rozkminki technologiczne i dzisiaj będą zdecydowanie wejścia w bebechy Bitcoina i tylko dla wytrwałych, ale mam nadzieję, że do nich należycie. Postaram się to podać najprościej, jak potrafię, a wydaje mi się, że warto zrozumieć te bebechy, bo będzie w stanie niezależnie weryfikować to, co się tam w tych technologiach różnych dzieje, bo będzie dużo ściemy też w tych layer dwójkach. Będzie dużo skamów. No i wiedza, którą tu przedstawiam, to nie jest wiedza, która ma mówić, że taki czy śmaki projekt jest dobry bądź zły. Na pewno mogę się podpisać, że moim osobistym zdaniem Bitcoin jest bardzo dobrym projektem,
który również może posłużyć jako warstwa do tego, żeby na nim kwitły inne rozwiązania, roll-upy, ale czy te roll-upy będą dobrymi projektami, to jest już osobny jakby temat i wiedza z dzisiejszego odcinka pomoże Wam w jakimś stopniu samodzielnie oceniać, co z tego ma ręce i nogi, a co nie. Natomiast nie jest to, tutaj nagrywam, ani poradą finansową, ani inwestycyjną. Jest to Andrzejowa rozkminka. Andrzej jest świrnięty, pamiętajcie o tym i weźcie pod uwagę jego niepoprawny optymizm oraz no, to, że jest to subiektywne spojrzenie tegoż to wariata. Zaczynamy. Rzućmy sobie jeszcze najpierw szybciutko okiem na to, jak wygląda ekosystem deweloperów Bitcoina. To jest raport Electric Capital. No i tak, mamy ponad 1000 monthly active developers, którzy coś tam na Bitcoinie robią. No i to jest w tej chwili dane z grudnia 2023, tu w szczycie było 1400. No więc to dotyczy różnych deweloperów. Oczywiście nie są Bitcoin Core deweloperzy, tam jest ich kilkadziesiąt, ale cały ekosystem Bitcoina to są wszystkie warstwy i wydaje mi się, że ta liczba będzie jeszcze dalej sobie kwitła. W 2023 roku aktywni deweloperzy spadli o 19%. No oczywiście to jest zawsze, jak na rynku jest ciężej, to też zainteresowanie deweloperów jest mniejsze, no więc z tego szczytu nam tutaj troszeczkę pojechało w dół, natomiast tacy no, stabilni deweloperzy tutaj rosną sobie 80%, mamy więcej takich powiedzmy już ustabilizowanych pewnych deweloperów niż takich newcomersów do ekosystemu, a mówię to o tym, żeby pokazać, że de facto ten ekosystem Bitcoina całościowo rośnie, bo budowniczy budują, jest ich coraz więcej, wraz z rozwojem możliwości programowania na kolejnych warstwach będzie ich moim zdaniem jeszcze sporo więcej niż to, co widzimy w tej chwili. No i tutaj ta ciemna pomarańczowa to są ci established, czyli ci, którzy są 2 lata w krypto już jako deweloperzy, emerging tacy od roku do dwóch, no i newcomersi poniżej roku. No ci established to są, tutaj widzimy, rosną. Oczywiście ci newcomersi będą bardziej podatni na fazy, na cykle rynku również. No ale widzimy tak de facto wzrost we wszystkich z tych grup. No i mamy także 59% deweloperów, którzy odchodzą, to byli part-time'owcy. Tak czy jak ktoś już raczej wejdzie na full-time, to on się raczej trzyma. Full-time'owi są ci tej brązowi, oni będą relatywnie najmniej podatni na odchodzenie. Part-time'owi coś tam przyjdą, zrobią, potem wskakują na nowe zabawki. Część z nich będzie przychodzić w full-time. No i deweloper, którzy budują tylko na Bitcoinie, są bardziej, jakby mają większe szanse, by się utrzymać w ekosystemie niż ci, którzy budują na wielu chainach. Takie tutaj, że jak ktoś już wsiąknie w Bitcoina, się wyspecjalizuje, no to raczej będzie bardziej wierny niż ci deweloperzy, którzy gdzieś tam są multi chainowi. No i teraz wydaje mi się, że jak tych możliwości w ekosystemie Bitcoina wraz z rozwojem layer 2 będzie coraz więcej, to też tych takich stabilnych deweloperów będzie coraz więcej. No i co tu jeszcze mamy? Deweloperzy, którzy dołączają do rynku w różnych fazach rynku. 1000 deweloperów dołączyło do Bitcoina od początku 2017 roku, tak? Tutaj tak piszą, mamy tak, new have joined Bitcoin ever since, tak, czyli po 2017 roku mamy tą liczbę już ponad 1000 deweloperów, czyli tu widzimy na początku 2004, 168, to są tam w setkach idą, tu 17 bull, mamy 18, był szczyt, no i ogólnie utrzymujemy się powyżej 2000, od 2017 roku powyżej 1000 deweloperów. No i tu mamy Bitcoin Transaction Volume, spike, wzrost w volume transakcyjnym na Bitcoinie z powodu ordinalsów, to są transakcje, no i to świeża konwersacja, czy też świeży dopływ krwi, nowa narracja dla Bitcoina się zrodziła dzięki ordinalsom, no i to ordinalsowe transakcje to są tutaj te takie ciemne, a te takie pomarańczowe to są nieordinalsowe transakcje, no więc widzimy tutaj
ten Ordinales nam się zaczęły rozwijać w początkach 2023 roku, było ich relatywnie dużo, a tu potem mamy, no, dominująca część tych transakcji zaczyna być Ordinalsowa. No i teraz takich transakcji będzie różnorakich, jakby nie stricte core bitcoinowy, będzie coraz więcej wraz z rozwojem bitcoinowych warstw. 40% wszystkich bitcoinowych open source deweloperów było skupionych na Layer 2 i na skalowaniu w 2023 roku. Tak, czyli tutaj widzimy Bitcoin Layer 2, to jest to na dole, takie, no nie wiem, jaki ten kolor, jakiś taki kremowy. Tu się pojawili Ordinalsowi deweloperzy, a to są Other Bitcoin, tak? Czyli widzimy, że zdecydowanie Layer 2-kowi deweloperzy nam tutaj rosną. Te czasy to były Staxy, Rootstocki, Lightningi, a tu się potem, znaczy tu się spodziewam, że zobaczymy zdecydowaną szpilę, jeżeli chodzi o Bitcoin Layer 2 i z powodu właśnie BDVM-a, do którego dzisiaj będziemy dalej wchodzić w szczegóły. No i co tu jeszcze możemy sobie zobaczyć? 3% monthly active Bitcoin devs work on Ordinals, czyli mamy 3% deweloperów pracujących na Ordinalsach. Tak tylko, żeby dać perspektywę, że nie jest to mały ekosystem, on jest już w miarę stabilny i nie jest tak, że w Bitcoinie się tych innowacji nie dzieje dużo, wręcz przeciwnie, dzieje ich się sporo, nie w samym korze, ale w korze też są rzeczy możliwe do zaprogramowania i do tego teraz przechodzimy. No i to myślę, że jest bardzo dobry punkt startowy, żeby zrozumieć Bitcoin Script. Bitcoin Script bazuje na STOS-ie. Jest to język programowania wykorzystywany w protokole Bitcoina do przetwarzania transakcji. No i ten język programowania jest niekompletny w sensie Turinga, czyli tutaj się nie da wszystkiego zaprogramować. Jest to celowy zabieg, nie ma na przykład pętli, no więc nie da się dowolnego oprogramowania, że tak powiem, posadzić na Bitcoinie, ale no o to chodzi, żeby właśnie tam nie było, żeby to było przewidywalne, żeby nie było możliwości zapętlania, żeby nie było różnych cudów, nieprzewidywalności opłat za gaz, tak jak widzimy na Ethereum. Więc to jest feature, not a bug. No i, ale pewne rzeczy jednak są możliwe. No i ten Bitcoin Script, czyli ten język programowania bitcoinowego, jest prosty, bazuje na STOS-ie, który tak naprawdę posługuje się taką kolejką LIFO, last in, first out, czyli tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że na stosie odkładamy na przykład talerze, jeden na drugim, jeden na drugim, jeden na drugim, to te talerze, no to są poszczególne elementy tego Bitcoin skryptu, no i tak jak kładziemy poszczególne komendy na tym stosie, no to one będą ściągane, jakby im kto później przyszedł, tym wcześniej będzie ściągane, czyli te z wierzchu będą ściągane jakby najpierw i jest to procesowane od lewej do prawej. Jakby jak to wszystko wygląda, no tu mamy przykładowy jakiś taki skrypt, to jest pierwsza część skryptu, 3 to jest drugi element skryptu, op-add, to jest opcode, czyli to jest jak funkcja Bitcoina, czyli funkcja Bitcoina, która wie, że ma wziąć dwójkę, ma wziąć trójkę i ma je dodać. No i następnie przechodzimy do kolejnego elementu, 6. No więc dwójka z trójką jest dodana i jest to następnie brana 6 ze stosu i jest porównywana op equal, czyli znowu to jest wywoływana funkcja, czy te rzeczy są równe, no i w rezultacie ta funkcja nam zwróci prawdopodobnie false, no bo 2 plus 3 add daje 5 i 5 porównywane z 6 nie jest równe, więc będzie false. No tutaj autor tego filmu, wydaje mi się, że dosyć fajnie to pokaże, to jest ten nasz pusty stos. No i teraz do tego pustego stosu kładziemy, tak jak mówię, najpierw dwójeczka idzie na dół, potem idzie trójeczka na górę i to są po prostu elementy, jakieś dane. Następnie jest zapewne dodawany opcode, tak? Czyli mamy ten opcode add i opcode add to jest po prostu funkcja, która będzie wykonana na każdym węźle. Ta funkcja wie, że ma wziąć z tego stosu dwójeczkę i trójeczkę, no i ma je dodać ze sobą, więc to jest ta funkcja, to jest ta nasza jakby ten kontrakt, jakaś funkcja programistyczna, którą Bitcoin ma
wbudowaną. No więc OpAdNam bierze ze stosu po kolei trójeczkę, najpierw potem dwójeczkę, dodaje je do siebie, zwraca wynik 5. No i ten wynik 5 kładzie z powrotem na stos. No i sobie na stosie już w tej chwili mamy tylko samą piąteczkę. Następnie do tej, czym jesteśmy w tym miejscu, do tej piąteczki, do stosu jest dorzucana liczba 6. No i następnie opcode opequal jest wywoływana, czyli funkcja porównująca. Czyli opequal znowu wie, to jest funkcja wywoływana przez węzeł, który bierze piąteczkę i szósteczkę i sprawdza, czy one są równe, no i zwraca tutaj w tym wyniku, w wypadku w funkcję false. No więc w ten sposób zapisujemy różne, w ten sposób jakby działa język skryptowy Bitcoina. Oczywiście to jest bardzo prosty przykład pokazujący, w jaki sposób można dokonać jakąś operację matematyczną na Bitcoinie, czyli dodać 2 do 3 i porównać z szóstką, no ale w ten sam sposób są zapisywane wszelakie transakcje na Bitcoinie. W tych transakcjach mogą być umieszczane operacje, czyli te różnego rodzaju również obliczenia, podpisy. Zaraz do tego troszeczkę przejdziemy. No i dzięki temu, dzięki odpowiedniemu posługiwaniu się tym stosem talerzy i tymi opkodami, których jest zdecydowanie więcej niż tutaj, programiści Bitcoina są w stanie tworzyć różne rzeczy na Bitcoinie jako na wersji obliczeniowej. Należy wziąć oczywiście pod uwagę, że te obliczenia będą bardzo wolne, no bo transakcja sobie trafia do bloku, blok jest przetwarzany raz na 10 minut przez węzeł właśnie, no i powiedzmy taka te operacje idą w cyklach 10-minutowych, podobnie jak transakcje na Bitcoinie, więc to jest pierwsze ograniczenie, że to będzie bardzo wolne, jak na superkomputer, nie jest to szybki komputer, ale nie o to chodzi. Na pewno on będzie dokładny, bo na każdym węźle dokładnie te same obliczenia są dokonywane. Jest porównywane, jeżeli któryś z węzłów chciałby zakłócić, oszukać te obliczenia, no to, a te obliczenia będą dotyczyć, za chwilę Wam pokażę, no, dużych sum, będą dotyczyć finansów, więc jeżeli któryś z węzłów chciałby zakłócić te obliczenia, no to on zostanie wykryty przez inne węzły, bo każdy węzeł powtarza tą samą robotę i sprawdza innych węzłów, no więc jest to na pewno super bezpieczne, ale nie jest super szybkie. No i w zależności też, ile tych obliczeń w danym momencie jest, ma chęć wykonywania na blockchainie, no to może to być droższe lub tańsze, tu oczywiście wchodzi w grę, ile taki ktoś, kto wysyła takie obliczenia na blockchain, będzie musiał zapłacić za daną transakcję. To jest też oczywiście rzecz warta wzięcia pod uwagę. No i trzecia rzecz, do której zaraz przejdziemy, to są te opkody. Te wszystkie opadd, op oznacza, że to jest jakiś opkod, czyli taka funkcja bitcoinowa. Opequal to jest funkcja porównywania, opadd jest funkcja dodawania. Tych funkcji jest kilkadziesiąt, może koło setki, no ale ich nie jest nieskończona ilość i ich one celowo nie umożliwiają wszystkich możliwości operacji, jak chociażby zapętlania. Mają różnego rodzaju, to są funkcje i kryptograficzne, i funkcje matematyczne, i również funkcje, no zaraz do tego popatrzymy sobie, no ale jednak tu nie ma wszystkiego przewidzianego. No i w związku z tym na Bitcoinie dotychczas nie dało się zrobić, no chociażby dowolnego obliczenia. Nie dało się stworzyć rollupu, nie dało się zrobić jakiegoś DeFi'a zaawansowanego, ale dało się zrobić, nie wiem, multisiga, dało się zrobić jakieś zalokowanie transakcji w czasie, różnego rodzaju warunkowe transakcje dało się robić, ale bardziej zaawansowane operacje nie były możliwe. Ale to, co zespół stojący za BitVM-em, do której dzisiaj też przejdziemy, zrobił, wymyślił, w jaki sposób wykorzystać te opkody, by jednak za pomocą warstwy Bitcoina weryfikować rozliczenia na rollupach. I to jest ta innowacja, którą zrobił BitVM. Innowacja BitVM-a polega na wykorzystaniu czegoś, co już jest w Bitcoinie, do tego, żeby sprawić, że Bitcoin będzie mógł weryfikować właśnie poprzez różnego rodzaju operacje to, co się dzieje, czy to jest dobre, czy niedobre na warstwach poza Bitcoinem. Ale do tego za chwilkę jeszcze przejdziemy, jak to dokładnie zostało zrobione. Jeszcze zanim, no to zerknijmy na te opkody.
No i tutaj mamy bardzo prostą stronę z opisem języka skryptowego Bitcoina, który jest prosty, bazuje na stosie, procesuje transakcje od lewej do prawej i jest celowo niekompletny w sensie Turinga, nie ma pętli. No i posługują się opkodami, to są różnego rodzaju słowa właśnie w tym skrypcie, znane jako opkody, komendy albo funkcje. Myślę, że opkody to takie, no jakby bitcoinerzy się tym posługują, ale opkody. Dla nas, zwykłych ludzi, to jest pewnie komenda, funkcja, to są takie rzeczy bardziej zrozumiałe. No więc przykładowo, one się nazywają opkody, no bo zaczynają się od tego OP, tak? Od operation prawdopodobnie. No i teraz, żeby na przykładzie jakimś takim zrozumiałym, weźmy sobie jakiś opkod drop. Opkod drop ma jeden input, no, masz symbol, jakiś tam swój symbol hex, ale to nie jest istotne. Opkod code, czyli ta funkcja, ma jeden input. Czyli to ona weźmie, ten input to jest to, co znajduje się na tym stosie, który przed chwilą pokazywałem, na tym takim stercie tych talerzyków. Więc ona weźmie ten input z góry, ten pierwszy talerzyk, na przykład jeżeli tam była liczba 5, to weźmie tą piątkę i zwróci nic. Czyli po prostu usunie górny element ze stosu i tyle, skasuje górny element ze stosu. Co tu sobie możemy jeszcze? Opcode swap. Zamiana. Jak możecie się domyślić, opcode swap bierze pierwszy i drugi element z góry stosu, tak? Czyli mamy tu powiedzmy na stosie będzie jakiś tam ileś tych talerzy. On weźmie talerz pierwszy i talerz, znaczy talerz z wierzchu stosu i ten talerz pod spodem i zamieni je, tak? Czyli zamiast x1, x2 zrobi x2, x1. Czyli dwa topowe elementy ze stosu ten akurat opcode nam zamieni. Tu widzimy, że te na czerwono to są disabled, więc część z tych opkodów, które w ogóle były, tych funkcji, które były w Bitcoinie, one zostały wyłączone bądź zastąpione jakimiś innymi. No i tutaj sam Satoshi Nakamoto niektóre z tych opkodów tak zaprojektował, no pewnie jakby na początku nie wszystko dało się przewidzieć, że one sprawiały, że Bitcoin byłby podatny na ataki dużo bardziej, więc te opkody zostały powyłączane albo pozamieniane na inne i one są tutaj zaznaczone ku historii na czerwono. No ale taki opkod na przykład equal, tak? Będzie porównywał, patrzyliśmy przed chwilą na niego, x1, x2, no i zwróci albo true, albo false, w zależności czy talerz z góry stosu i tym pod nim, czyli dwa zwierzchnie talerze, czy są takie same. Jak są takie same, czyli jeżeli na przykład na stosie leżały dwie liczby 5, 5, to on zwróci true. Jeżeli na stosie leżała liczba 4, a potem liczba 5, to on zwróci liczbę false. Więc to jest jakieś tam proste po prostu porównywanie. No i mamy różne opkody dodawania, jakby opkody add, tak? A, B. A is added to B. Czyli jeżeli na stosie mamy liczbę 4 i liczbę 5 i za nią opkod op add, no to 4 zostanie dodane do 5, 4 i 5 zostaną ściągnięte ze stosu, a na stos zostanie położony wynik tej operacji, czyli 9. No i teraz jeszcze przypomnę, tak jak to działa, to tą operację dokonuje węzeł, czyli to węzeł wie, jak zinterpretować ten kod, tą funkcję, to węzeł wie, że ze stosu ściągnąć ma górny talerzyk i talerzyk pod nim, odczytać wartość, dodać je, więc to ten komputer musi umieć tę operację arytmetyczną dodania wykonać, dodać te dwie liczby, zwrócić liczbę, która jest rezultatem, czyli 9, no i zwrócić wynik, czyli położyć to na stos, tą dziewiątkę, ale czwórki i piątki, pamiętajmy, że już tam nie ma na stosie. O, tu jest opkod boolant, on będzie między innymi wykorzystany w BitVM-ie. Opcode boolant, co on nam robi? Jeżeli zarówno A i B nie są zerem, no to wynikiem jest 1. W przeciwnym wypadku wynik jest 0. No więc jest to taka funkcja, powiedzmy, arytmetyczna, czy też logiczna, która nam będzie porównywać dwie liczby A i B i zwróci coś tam. No jakby generalnie jest to jakiś tam opcode, który został stworzony, by stworzyć bramkę, która potem została wykorzystana, żeby stworzyć inne funkcje, które umożliwiają weryfikowanie rollupów, ale do tego dojdziemy, mam przynajmniej taką nadzieję. Jeszcze jakiś tu opcode, jakiś prosty do zrozumienia. Opcode min. Jeżeli mamy liczbę A i B, wynik będzie
mniejsza z tych liczb. Oczywiście takie obchody można potem sobie agregować tak, że będziemy mieć ciąg wielu talerzy i będziemy sprawdzać, który na przykład z 10 talerzy jest najmniejszy, ma najmniejszą wartość. Niekoniecznie musi to działać tylko dla dwóch liczb, ale no to jest ta podstawowa funkcja, którą potem możemy sobie wykorzystywać do innych obliczeń. Są też obchody, one są tak ładnie pogrupowane. Widzimy tu arytmetyczne obchody, czyli te funkcje, tu mamy obchody, czyli funkcje kryptograficzne bardziej, no i tu są funkcje między innymi haszujące, tak? Czyli to jest op SH256, to jest funkcja haszująca algorytmem SH256, no i teraz ona weźmie to, co jest na inputcie, cokolwiek, niech tam sobie będzie ciąg znaków, liczba, cokolwiek, ona zahaszuje to algorytmem SHA-256, no i zwróci na stos zahaszowane to, co wzięła ze stosu, czyli jeżeli na stosie leżało jakiś wyraz, no to ona weźmie ze stosu ten wyraz, tego wyrazu już nie ma na stosie, zahaszuje ten wyraz, no i trafi ten hash już na stos zamiast tego wyrazu. Tak samo hash 160 jest często wykorzystywanym opkodem do haszowania, więc do niego pewnie też za chwilę jeszcze przejdziemy. Są lock time'y, czyli rzeczy, które nam będą w pewnym sensie zahaltowywać transakcje, pseudosłowa, czyli opcode pub key, represent a public key compatible with opcheckSig. Tak, czyli to jest reprezentacja klucza publicznego. No i odwracanie słów i różne inne cuda. No i tu jest jakiś tam przykład tych opkodów, ale jakby w tej formie jest to nieczytelne. Ja przejdę zaraz do tego gościa, który to omawiał na YouTubie. Wydaje mi się, że on to ładniej obrazkowo pokazuje. Ale no mam nadzieję, że przynajmniej to wam daje obraz, że tych opkodów jest no ile? Kilkadziesiąt, może ze 100. One mają różne funkcje. No i one operują na stosie, tak? Czyli generalnie w tym, na tym stosie będziemy mówili o tym, że mamy dane i mamy funkcje, czyli te opkody. Funkcje operują na tych danych, dane leżą na stosie, a funkcje wykonują różne różne operacje na tym stosie. Biorą, odejmują, zamieniają i różne cuda można robić za pomocą tych funkcji, czyli opkodów. No i teraz przeszedłem do troszeczkę innego materiału, żeby dalej temat pociągnąć. Prosto to wyjaśniając, skrypt to jest program, który jest uruchamiany za każdym razem, kiedy węzeł otrzymuje transakcję od sieci. Czyli każda transakcja ma przywiązany do siebie skrypt. Tak, my myślimy o transakcji jako transakcja, ale de facto jest jakiś skrypt, który jest wykonywany przez każdy węzeł w sieci. Gdy tylko taką transakcję dostaje, wykonuje ten skrypt na swojej lokalnej maszynie. No i ponieważ każdy węzeł wykonuje dokładnie te same skrypty, czyli te same transakcje, weryfikowane jest to przez inne węzły, zabezpieczane proof of workiem, no to w rezultacie, gdy wyniki tych obliczeń trafiają na ten Bitcoin Ledger, no to one są nieodwracalne i są przez to super bezpieczne i dlatego, do tego jeszcze mam nadzieję dojdziemy, jest to super dobre rozwiązanie do tego, by w sposób sensowny weryfikować, co się dzieje na innych warstwach. No ale też jakby to ma konsekwencje tego, że my mamy tutaj cyfrową walutę z przyłączonym programem, jakby w tej bazowej wersji Bitcoina. To jest programmable money, czyli programowalne pieniądze. Tak to już Satoshi Nakamoto wymyślił, że to nie są tylko proste transakcje, przeszli od A do B, ale tam jest skrypt. W tym skrypcie są te funkcje, które mogą z tymi środkami zrobić różne rzeczy. W związku z tym ten pieniądz już w swoim bazowym wydaniu Bitcoina na poziomie pierwszym warstwy jest programowalny. No i dostajemy możliwość dokonywania zewnętrznych obliczeń, które są weryfikowane na sieci Bitcoina. Jeszcze jedna rzecz pewnie warta byłaby na tym etapie tutaj do dodania, że jeżeli popatrzymy na Bitcoina, znaczy na te transakcje jako na taki skrypt, za chwilę zresztą do tego też przejdziemy, no to ten skrypt musi się wykonać z sukcesem,
by ta transakcja przeszła, tak? Czyli cokolwiek tu będą za operacje, no to w rezultacie wynik musi być true, wynik musi być jedynką, by operacja przeszła. Więc cokolwiek będziemy obliczać, cokolwiek tymi opkodami będziemy robić i chcielibyśmy, by w rezultacie ten pieniądz, jeżeli jest w ogóle jakiś pieniądz przyłączony do tej transakcji, bo nie musi być, ale może być, przeszedł na nowy adres, no to ten skrypt musi się nie wywalić, tak? On musi zwrócić wynik pozytywny. No więc ta zaprogramowane, ten oprogramowanie, które jedzie wraz z tymi satsami włożonymi tego skryptu, ono musi sprocesować się pozytywnie, wtedy też te satsy, te bitcoiny, które siedzą w tym skrypcie, one zostaną również przesłane na nowy adres. To jest ważne i myślę, że teraz spróbujemy to troszeczkę wyjaśnić, dlaczego tak jest. Transakcja na Bitcoinie, no to jest lista inputów i outputów, wejść i wyjść. Tutaj jest to mniej więcej w ten sposób zobrazowane. No i uwaga, teraz zaczynają się te takie rzeczy ciekawe, to mięso na podstawie prostej transakcji. Output, czyli ten wynik tej transakcji, zawiera lock, czyli zamek. Tak? Tutaj jakby ktokolwiek będzie miał klucz do tego zamka, będzie mógł dysponować tą kwotą, tym amount. To jest kwota wyrażona w satsach. Tak? Czyli tu na przykład będzie 100 milionów satsów, czyli to będzie jeden bitcoin. Ktokolwiek będzie miał dostęp do tego zamka, tu jest konkretnie skrypt, zaraz to omówimy, ten będzie mógł w przyszłości uruchomić ten output. To ten nasz UTXO, Unspent Transaction Output w dużym uproszczeniu. Z kolei w inputcie tej transakcji, przypomnę, transakcja to jest zarówno input, jak i output, czyli tutaj to, co wypuścimy. No, ale żeby wypuścić, najpierw trzeba mieć kluczyk do tegoż to, co chcemy naruszyć. Do tego, powiedzmy, że tu jest zamknięty ten poprzedni wynik, poprzedniej transakcji. No i tutaj jest właśnie między innymi w ramach tego inputa jest pointer, czyli wskaźnik do poprzedniego wyjścia, do poprzedniej transakcji. Tam jest transaction ID i transaction index, czyli tu są informacje o tym, którą transakcję chcemy naruszyć, które UTXO, powiedzmy, chcemy naruszyć. Czyli jeżeli na przykład wcześniej dostaliśmy od kogoś 5 bitcoinów, no to tutaj i teraz będziemy coś chcieli w nowej transakcji zrobić, no to tutaj będą wskaźniki do tej transakcji, która zawiera te 5 bitcoinów. No ale my musimy też w jakiś sposób udowodnić, że to my mamy możliwość posługiwania się tą transakcją, tym UTXO. No więc tutaj jest script sig i tu jest, to jest ta część, tu musimy mieć ten unlocking key, czyli musimy mieć klucz do otwarcia tego, tej starej transakcji. Więc najpierw musimy otworzyć paczuszkę, to UTXO, które od kogoś dostaliśmy. Będziemy musieli się ujawnić, że pokazać faktycznie, że to my jesteśmy tym autoryzowanym. Następnie wpisać wartość, jaką chcemy, żeby została przesłana dalej. No i też zamknąć to kluczykiem. No i tutaj wchodzą w grę te dwa variable, script seek i script public key. To są te miejsca, gdzie te skrypty, te opkody różnego rodzaju wchodzą w grę. No i my tutaj możemy zawierać dużo więcej niż po prostu tylko taka bardzo podstawowa transakcja. Czyli możemy tych opkodów tam napchać, ile nam się podoba. No i zapisać tam po prostu program dzięki temu w tej transakcji, który będzie miał różne warunki, będzie różne sprawdzenia robił, będzie mógł różne zaawansowane cuda zrobić. Jeżeli ten program wykona się z sukcesem, to ta transakcja dojdzie do skutku, czyli ona w rezultacie może przesłać komuś jakieś środki, ale niekoniecznie, ona może po prostu zwrócić wartość, wszystko jest ok. Może zwrócić wartość, może nic nie przesłać, a zwrócić wartość true. No i po prostu połączenie, znaczy wykonanie tego skryptu, ten skrypt to będzie połączenie tego script SIGA i script public key, to będzie szereg operacji, które węzeł będzie wykonywał, żeby w rezultacie zamknąć tą transakcję.
No i teraz może to się troszeczkę zaczyna komplikować, ale mam nadzieję, że wytrwacie ze mną. Postaram się to troszeczkę odkomplikować jeszcze dla Was. Więc reasumując, kiedy węzeł otrzymuje nową transakcję z sieci, czyli na przykład ja wysłałem jakąś transakcję, no to ten węzeł będzie ekstrahował script sig i script public key, te pola, takie dwa pola, i będzie je łączył razem i w ten sposób dostaniemy finalny skrypt, czyli to będzie połączenie script sig i script public key. Tak, czyli ty, wracając do tego, script sig weźmie i script public key. I to nam tworzy finalny skrypt, który taki węzeł będzie następnie próbował wykonać. W tym skrypcie można powiedzieć, że są te opkody, te funkcje i dane. Dane to jest coś, jeżeli jakby dany skrypt jest przetwarzany i napotkał na dane, to dane trafiają na ten stos, na tą stertę talerzy. Raz, dwa, trzy po kolei. Natomiast opkody, czyli te funkcje, z kolei będą, jeżeli skrypt jest przetwarzany i w tym skrypcie nie są dane, ale te funkcje, czyli opkody, no to opkod z kolei będzie pobierał dane z góry i będzie robił z nimi to, co dla danego opkodu jest przewidziane. Będzie podmieniał talerze, będzie wymieniał minimalny, będzie dodawał i tak dalej. Więc tak to w dużym uproszczeniu działa. No i kluczowe jest to, żeby zrozumieć, że ten skrypt jest zawarty w transakcji. No i tu możemy sobie różne rzeczy w tym skrypcie zapisywać. W skrypcie są dane, czyli jakieś ciągi znaków, cyfry, podpisy, jak i opkody, czyli funkcje, które na tych danych operują. Dana trafia na stos, jeżeli trafiamy na dane, dana jest dodawana do stosu. Opkody z kolei operują na tych danych, mogą je podmieniać, modyfikować, ściągać i tak dalej. Są to pewnego rodzaju funkcje, które dany węzeł wykonuje. Taki węzeł łączy ten script sig i script public key w jeden ciąg, no i zaczyna to sobie wykonywać, zaczyna egzekucję tego programu, zaczynając z pustym stosem. Na końcu tej egzekucji będzie miał jakiś wynik. Jeżeli ten wynik jest 1, to znaczy, że transakcja przeszła, znaczy transakcja jest valid, jest ważna, jest ok. No i w takim przypadku węzeł będzie propagował tą transakcję do pozostałych węzłów. No i ona się rozejdzie po sieci tym flood propagation mechanizmem. Jeżeli natomiast transakcja zwróci wynik jakby false, będzie jakby nieskuteczna, no to nie będzie ten węzeł przesyłał jej dalej. No i tu jest taki jakby uproszczony schemat na to, co opisałem. Sam script sig skonkatenowany, połączony ze script public key, to jest wykonywane. No i jeżeli w rezultacie jest 1, valid transaction, w przeciwnym wypadku nie jest to valid transakcja. Na bardzo prostym typie starej transakcji pay to public key, P2PK, to jest stara transakcja w pierwszych wersjach Bitcoina. Ona funkcjonowała, ale dobrze służy w wyjaśnieniu, jak to działa. No i ta funkcja pay to public key, no obecnie już nie jest używana, to znaczy ona została zastąpiona inną funkcją, zaraz może przed nią też przejdziemy. Ona miała pewną słabość no w tym typie transakcji. Fundusze były wypłacane bezpośrednio na klucz publiczny, czyli tak naprawdę za pomocą tego skryptu ujawniane były klucze publiczne tego, kto odbiera te środki. No więc to uchodziło za niebezpieczne, tak naprawdę, no jaki tam obnażało tego odbiorcę bardziej niż na, jak to zostało później zmienione. Ale jakby do rzeczy, jak to działa, no czyli tutaj mamy ten script sig i signature, script public key, czyli tu mamy ten script sig i script public key, czyli jak sobie tu przypomnicie, o czym tłumaczyłem, to ten script sig to jest ten jakby ta pierwsza część, ten input, tak, tu jest ten podpis, ten jakby część, którą musimy odbezpieczyć, a
tutaj script public key to jest ta część, którą zabezpieczamy, czyli ta część, którą zamykamy. Więc no, tutaj w tym przykładzie w script seek to jest po prostu podpis, który ktoś dołączył do poprzedniej transakcji. Tutaj dajemy public key, a to jest funkcja op check seek, która będzie sprawdzać, czy faktycznie my mamy prawo dokonać tej transakcji. No więc te dwie rzeczy zostały wyciągnięte przez ten węzeł do tego naszego skryptu, zostały zmontowany ten skrypt w formie takiej oto prostej funkcji trzyelementowej, no i ta funkcja sobie jest wykonywana, czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności na stos z tej funkcji jest brany element signature, czyli podpis, no, w drugim kroku, czyli ten jakby krok, ten podpis, ten signature jest dodawany do stosu. W kolejnym kroku mamy klucz publiczny, czyli ten klucz, na który będziemy wypłacać, jest również dodawany do stosu. Przypomnę, są to dane po prostu, więc one dane są dodawane do stosu. Następnie pointer wskazuje na op check seek, czyli jest to funkcja, czyli ta funkcja operuje na danych, czyli ściąga je ze stosu. Op check seek, no to jest opcode, który bierze dwa główne elementy ze stosu. No i pierwszy to jest ten klucz publiczny z góry, drugi to jest podpis, no i sprawdza w oparciu o algorytm ECDSA, czy faktycznie my mamy prawo dokonać takiej transakcji. Więc tutaj następuje uruchomienie funkcji kryptograficznej, która jeżeli zwróci nam true, czyli wszystko jest OK, to znaczy, że ta transakcja wykonała się OK. No i w tym przypadku weryfikacja przeszła, jest wynik 1, czyli transakcja jest zweryfikowana i UTXO, które go dotyczyła, jest otwierane i my mamy prawo przeprocesować dalej tą transakcję. To jest taki, no nie wiem, może troszeczkę prosty, a może jednocześnie skomplikowany. Być może warto, żebyście sobie to przeczytali i przetrawili na własną rękę. To są te podpisy, które potem weszły pay to public key hash, czyli nie wypłacamy środków bezpośrednio na klucz prywatny, ale tak jak wspomniałem, ponieważ to była nieoptymalna metoda, niebezpieczna, czy taka nie dbająca o prywatność, to w kolejnych wersjach Bitcoina wprowadzono funkcję P2P KH, Pay to Public Key Hash, która już nie wypłaca bezpośrednio na klucz, tylko na hash. No i tu już ten skrypt jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Jeżeli kogoś by interesowało, jak to działa, no to też możemy sobie przez to przejść. Ale de facto może to już zostawię na jakieś kolejne odcinki, jeżeli chcielibyście, żeby to studiować, jeżeli chodzi o same podpisy transakcji, bo to nie jest najważniejsze. Chciałem tylko w tym wstępie przydługawym wytłumaczyć, jakby jak działa ten język skryptowy, czym są opkody, jak to wszystko jest parsowane, czym jest stos. No bo w oparciu o to do samych transakcji kiedyś możemy wrócić oczywiście, zwłaszcza tych bardziej zaawansowanych transakcji, ale w oparciu o to my jesteśmy w stanie tworzyć jakieś tam smart kontrakty, proste programy na bazie Bitcoina, tak? Czyli jeżeli w tych skryptach będziemy sobie zapisywać odpowiednie dane i operacje, no to będziemy w stanie sprawić, że w rezultacie te węzły, czyli sieć Bitcoina, przetwarza te operacje, no i na tej bazie są podejmowane takie, czy a nie inne transakcje. No i teraz to wszystko oczywiście zostawało, było dotychczas wykorzystywane przez wiele rozwiązań, rootstocki, liquidy, lightningi, różnego rodzaju multisigi się tworzyły, różnego rodzaju rozwiązania, mniej lub proste programy na bazie Bitcoina powstawały. Ale ponieważ ten język tych opkodów, tych funkcji był na tyle ograniczony, to nie wszystko dało się tam przekalkulować. Abstrahując od tego, że to po prostu było drogie i wolne, no to funkcjonalność nie była dostatecznie wystarczająca warstwy pierwszej, by się dało wszystko przeprocesować. No ale wejście Taproota wprowadziło możliwości bardziej zaawansowanego, powiedzmy, zapisywania danych, takiego bardziej ustrukturyzowanego w samej transakcji, wprowadziło zmiany w opkodach. No i pod koniec zeszłego roku dopiero, w 2023 roku, gdzieś tam w grudniu,
wyczajono, że w sumie tu mamy zestaw jakby funkcji w Bitcoinie, który da się wykorzystać do tego, by Bitcoin weryfikował dane przetwarzane poza Bitcoinem, jeżeli posłużymy się szeroko pojętym konceptem optymistycznych rollupów. No i tu dochodzimy do sedna tego, o czym dzisiaj chciałem powiedzieć. Jeżeli tego jeszcze słuchacie i nie do końca wszystko rozumiecie, no to może ja to słabo tłumaczę, a może po prostu należałoby to sobie przesłuchać jeszcze ze 2-3 razy, a najlepiej jeszcze poczytać. Ale zrozumienie jakby przynajmniej bazy tego języka skryptowego, tych funkcji, czyli opkodów, danych, które są przetwarzane, no i tego głównego flow, jest, myślę, że istotne, by zrozumieć finalną część, czyli to, co wprowadza nam BitVM i dlaczego to nam rozszerza całą tą funkcjonalność. No teraz do zasadniczej części tych layer dwójek na Bitcoinie. W ogólnym ujęciu można powiedzieć, że rollup, optymistyczny rollup działa w ten sposób, że tu mamy jakąś aplikację, jakiś program, który generuje transakcje, no i my chcemy te transakcje zapisywać na layer 2, a nie na layer 1. Na layer 2, czyli nazwijmy to sobie off-chainowo względem layer 1, które byłoby on-chainowo. Czyli tu mamy Bitcoina, a tu mamy jakiś rollup, tak? Czyli tutaj są zapisywane te transakcje, no bo tu jesteśmy w stanie je przetwarzać szybko, tanio i no właśnie, i niebezpiecznie. Niebezpiecznie, no bo ten layer drugi z definicji, no nie ma tego bezpieczeństwa co Bitcoin. No bo jest jakimś tam inną siecią, inni walidatorzy, no Bitcoin długo budował ten swój poziom bezpieczeństwa, by być największym superkomputerem świata. No więc te transakcje sobie tam przez jakiś sequencer przechodzą, to jest oczywiście uproszczony model, przechodzą i wchodzą na jakiś tam rollup, layer 2. No i teraz w jaki sposób wykorzystać to layer 2, znaczy w jaki sposób wykorzystać Bitcoina, czyli layer 1, by to nasze layer 2 zyskało bezpieczeństwo. No co jakiś czas robimy zrzut z tego rollupa do layer 1, tak? Czyli jakieś podsumowania tego, co się wydarzyło na layer 2, musimy zapisać na warstwę pierwszą. No dobrze, no ale skąd wiadomo, czy my zapisaliśmy wszystko dobrze na warstwę pierwszą, tak? Czy tutaj jest to poprawne? No te dane zapisane na warstwie pierwszej, na Bitcoinie, one są oczywiście audytowalne do wglądu. No i jest taki okres, takie okno na challenge'owanie tego, na kwestionowanie tego. No więc różnego rodzaju walidatorzy będą mogli się wykazać i w tym oknie, w tym cyklu będą mogli zakwestionować to, że to, co jest na layer jedynce, próbowano podać jako prawdziwe, że nie jest prawdziwe. No i jeżeli jakby wystarczy jedno takie zgłoszenie, które no jakby obnaży słabość tego, że to, co było na layer 2, nie jest prawdziwe, to ci, co tutaj próbowali taki szwindel zrobić z layer 2, zostaną ukarani, no bo oni zwykle muszą tam w jakiś sposób mieć taki czy inny skin in the game, stake albo jakąś inny rodzaj odpowiedzialności. No zwykle jest to jakiś depozyt, więc dostaną po kieszeniach dosyć mocno, więc raczej nie będą próbować wpisywać nic na layer 1, co byłoby niezgodne z prawdą. A jeżeli będą taką próbę podejmować, no to w tym oknie challenge'owania tego zostaną wykryci, no bo są oczywiście inni gracze, którzy są zachęcani, by weryfikować tych layer dwójkowiczów. No i natomiast jeżeli się okaże faktycznie to, co to podsumowanie tych transakcji jest ok, no to po tym i w tym oknie challenge'owania, kiedy nikt nie zgłosi sprzeciw, to zostanie to faktycznie dopisane do layer jedynki, czy w tym przypadku do Bitcoina i sfinalizowane. No i w ten sposób mamy layer 2, jakiś rollup, który wykorzystuje layer 1, by faktycznie odziedziczyć to bezpieczeństwo na swoje potrzeby. No i teraz by to mogło wszystko działać w ten sposób, no to my na tej layer 1 musimy zapisywać stan tego, co się odbywa na layer 2,
No i jak również sam ten proces dysputów musi się odbywać w oparciu o layer 1. No więc do tego, by to się mogło w ten sposób odbywać, no layer 1 musi mieć jakieś możliwości obliczeniowe, musi mieć jakieś możliwości matematyczne, musi być takim prostym komputerem. No i tu wchodzi w grę właśnie ten język skryptowy. Język skryptowy natomiast no, miał pewne ograniczenia. Tam się wszystkiego nie dało wykonać, ale BitVM właśnie wymyślił, jak wszelkie operacje matematyczne można za pomocą opkodów i hashlocków wykorzystać, by stworzyć kalkulator, potężny kalkulator, znaczy może nie aż tak potężny, ale no kalkulator, który będzie w stanie obliczać, prosty komputer, który będzie w stanie robić na tyle proste, jednocześnie wystarczające obliczenia, by na layer 1 faktycznie dało się zarówno zapisać te obliczenia, oczywiście w jakimś tam agregacie, oraz je zakwestionować, czyli by jakieś strony mogły w oparciu o layer 1 dokonywać transakcji, finalizacji tych transakcji. Czyli tutaj mamy jakąś na przykład aplikację, ona sobie działa. Ta aplikacja co jakiś czas tutaj robi snapshot do layer 1. No i layer 1 ma okres, by to dysputować, kwestionować. Jak jest ok, to jest tam utrwalone na wieki wieków. No i przekładając to na BitVM, no to powinniśmy pomyśleć o BitVM-ie jako o czymś, co rozwiązuje dowolny problem, powiedzmy matematyczny dla Bitcoina. Czyli BitVM pomaga, że jakby ten rozwiązywanie problemu jest wyciągnięte, tu mamy Bitcoin Core, tu mamy tą warstwę, tu mamy te wszystkie nasze opkody, czyli te funkcje, które żeśmy omawiali, tu są te transakcje przepracowane, więc Bitcoin Core będzie służył do weryfikacji tego, co się odbywa na BitVM-ie, czyli tu mamy wszelkiego rodzaju obliczenia off-chainowe, a Bitcoin Core jest wykorzystywany do tak zwanych fraud proofów, czyli my będziemy przez tą warstwę Layer 1 zgłaszać zastrzeżenia, że to, co tu zostało obliczone, jest nie tak. Jak zastrzeżeń nie ma, to zostaje to utrwalone na zawsze w Bitcoin Core. Jak są zastrzeżenia, to jest to, że tak powiem, jakby wycofywana ta w cudzysłowie transakcja i jest nieuznawana, a ci, którzy ją wprowadzili, są za to srogo karani. Więc to jest ta warstwa, to jest Bitcoin Core. No i teraz jak to działa? W bardzo dużym oczywiście uproszczeniu, będziemy do tych tematów pewnie jeszcze w przyszłości wracać, no ale wszystkie jakby programy komputerowe są jakby uruchamiane z wykorzystaniem jakichś bramek logicznych, tak? Czyli jakieś AND, OR, XOR, czyli tak, no, jakby bramki typu i oraz z wykluczeniem i tak dalej. Więc one biorą jakiś input, wykonują operacje, dają nam output. No czyli dla przykładu dodanie dwóch liczb w komputerze może być wykonane przy pomocy bramek AND, OR, XOR, tak? Te trzy bramki nam są potrzebne. Już nie będę wchodził w detale, co możecie wygooglać, jakby na czym działają te bramki. Pewnie część z Was wie. Wszystkie operacje dodania dwóch liczb są, my jesteśmy w stanie je przy pomocą takich bramek logicznych wykonać. No tylko problem jest tej natury. No oczywiście tu jeszcze dodanie jest takie, że wszystkie bardziej skomplikowane operacje też mogą być w rezultacie wykonane przy pomocy tych operacji. Łączymy te bramki w jeszcze bardziej skomplikowane twory. Zaraz jeszcze jaki jest ten problem dla Bitcoina, to będzie opisane, ale ciekawą bramką jest też bramka NAND. Można powiedzieć, że to jest bramka taka zaprzeczenie AND, tak? Czyli zaprzeczenie jeżeli bramka AND, czyli taka bramka sumująca, to mamy 1, 1, na wyniku mamy też 1, jeżeli mamy 0, 1, na wyniku jest 0, jeżeli mamy 1, 0, na wyniku jest 0, jeżeli 0, 0, na wyniku jest również 0, więc bramka AND nam da tylko
jeden na wyniku, jeżeli na wejściu ma jeden i na drugim wejściu też ma jeden. Bramka Nant jest odwróceniem bramki End i stąd się nazywa Nant. No i ona jest o tyle ciekawa, że jeżeli tylko taką jedną bramkę uda nam się w danym komputerze, kalkulatorze, Bitcoinie odzwierciedlić, no to przy pomocy tej bramki Nant da się skonstruować każdą inną bramkę logiczną. Więc mając taką bramkę, ona ma taki symbol, tak? No to możemy skonstruować każdą inną bramkę na sieci czy w komputerze. No i czemu to jest istotne? No bo właśnie w BitVM-owi udało się tą bramkę odzwierciedlić w Bitcoinie. Czyli jeżeli uda nam się, jeżeli znajdziemy sposób, żeby bramkę NAND odzwierciedlić jakoś w tym Bitcoin Scripting Language, bo jej tam nie ma, w tych wszystkich operacjach jej tam nie ma, ani tych poszczególnych bramek, zdaje się brakuje, bo jest AND OR, ale nie ma XORa, więc też z tych bramek się nie da skonstruować bramki NAND. No więc dotychczas robienie jakichkolwiek dowolnych obliczeń na Bitcoinie nie było możliwe, bo był niekompletny z jakichś tam powodów, pewnie bezpieczeństwa zespół Bitcoin Core do tego nie dopuszczał. No ale jeżeli udałoby nam się coś takiego zrobić, no to moglibyśmy zrobić cokolwiek, jakiekolwiek obliczenie na Bitcoinie. No i właśnie dlatego BitVM jest potężny, bo udało im się to wymyślić. No i bez wchodzenia w zbędne detale, BitVM wykorzystuje opcode boolean, opcode not i jeszcze hashlocki, czyli powiedzmy zalokowanie jakby transakcji do momentu, jak jakieś warunki nie zostaną spełnione. No i przy pomocy tych trzech rzeczy udało im się odtworzyć bramkę NAND. Skoro udało im się przy pomocy hashlocków obooklandu i opnota, czyli hashlocków i tych dwóch opkodów odtworzyć bramkę NAND, no to przy pomocy bramki NAND, tak jak to napisałem wcześniej, jesteśmy w stanie zrobić dowolne inne bramki, czyli zrobić dowolne inne obliczenia poprzez łączenie tych bramek NAND w szereg różnych dziwnych takich właśnie logicznych powiązań. Więc to oznacza, że możemy teraz mieć bramkę NAND wewnątrz Bitcoina, wewnątrz Bitcoin Core. Czyli możemy teraz na przykład zrobić jakąś tam grę, gdzie transakcje odbywają się między dwoma stronami i no ten prover i verifier tutaj się odnosi do tego, który prover to jest ktoś, kto próbuje coś zapisywać do layer jedynki, a verifier to jest ten, który może powiedzieć sprawdzam i jak dostarczy dowód, tak zwany fraud proof, dowód oszustwa, który jest jakby niezaprzeczalnym dowodem, wystarczy jeden taki dowód, no to ten prover nie ma możliwości zapisania nic do layer jedynki i jest ukarany za to, co chciał zrobić. Więc dowolne operacje jesteśmy w stanie w tej chwili robić na BitVM-ie i dzięki bramce NAND i dzięki temu, jak tu BitVM odzwierciedlił, wprowadzić model prover verifier, czyli zrobić optymistyczne rollupy na Bitcoinie. To jest troszeczkę może tutaj już, no nie wiem, czy zagmatwane, być może to jest nawet najprostsza część tego, o czym dzisiaj mówiłem w tym przydługawym materiale. Natomiast zrozumienie tego jakby od początku sprawia, że jak się z tym przetrawicie, no to zrozumiecie, że BitVM nie jest aż taką, powiedzmy, technologiczną tutaj rewolucją, natomiast oni bardzo sprytnie wykorzystują to, co już jest w Bitcoinie, by połączyć te różne logiczne elementy i stworzyć dzięki temu możliwość tworzenia rollupów na Bitcoinie. Więc to jest jakiś uniwersalny koncept. No i dzięki temu mamy wysyp layer dwójek na Bitcoinie. No i za BitVM-em stoi Robert Linus, tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach. Grudzień 2023, Robert Linus udało mu się wprowadzić ten koncept do Bitcoina, przemielił to wszystko, jest to opisane w white paperze. Zachęcam, byście go sobie przestudiowali. On może wygląda na trudny, ale
nie jest aż taki trudny. Natomiast jest trudny, jak się nie zrozumie tych ograniczeń Bitcoina, o których powiedziałem wcześniej, to wtedy trudno sobie wyobrazić, co takiego jest rewolucyjnego w tym krótkim dokumencie. Zresztą to jest troszeczkę tak jak z Bitcoinem, Bitcoin White Paper. Można przeczytać White Paper, który może nie jest aż taki trudny, ale jak się nie rozumie pewnych innych rzeczy, to on jest trudny, żeby skleić to wszystko. W każdym razie do tego też Wam linka dam. BitVM, jak sobie zakwitnął, no to mamy szereg rollupów bitcoinowych, które zaczynają się rozwijać. No i to jest taka L2.watch, tam można sobie śledzić między innymi, nie wiem, czy wszystkie z tych projektów są legitne, pewnie jest masa nielegitnych, jest trochę projektów fajnych, no i one są tu z podzieleniem na rollupy, state channels, sidechainy, no z grubsza tyle. Rollupy to jest coś, co najczęściej będzie robione przy wykorzystaniu BitVM-a. Jak ktoś to robi inaczej, no to nie wiem do końca, jak to robi na dzisiejszą chwilę, albo skopiował BitVM-a, się tego nie przyznaje, albo po prostu nie wie, co robi, albo może rodzić jakaś inna innowacja. Natomiast wydaje mi się, że zdecydowana większość, nie wszystkie z tych lapów korzystają z BitVM-a. Sidechainy, no to są oczywiście rozwiązania, które mają swój oddzielny trochę model bezpieczeństwa, który gdzieś tam próbują jakoś takoś przyklejać do Bitcoina poprzez merge mining, tak jak to robi Rootstock, czy poprzez proof of transfer, tak jak to robi Stax. No tam się Sovereign już pojawia jako rollup. Lightning powinien się pojawić jako state channel, zapewne Lightning Network state channel, czy robi to jeszcze w ogóle inaczej, jest to po prostu kanał stanu, o tym też sobie nagrywaliśmy. No więc tych rozwiązań zaczęło wykwitać. Deweloperów, wracając do początku tego filmu, też moim zdaniem zacznie wykwitać jeszcze więcej. Ten raport o deweloperach kończył się na grudniu 2023, a de facto wysyp tego, co jest możliwe na Bitcoinie, zaczyna się dopiero, no bo w grudniu 2023 został ogłoszony BitVM i ciągle, no, z tego co wiem, nie ma jeszcze nikt działającej w pełni takiej, powiedzmy, produkcyjnej instalacji tego. To znaczy, że BitVM jest konceptem, tam są oczywiście jakieś rzeczy do zaimplementowania, przetestowania i integracji całościowo z siecią, by pokazać, że to wszystko działa tak, jak miało w zamyśle działać. No więc jest trochę wyścig o łączenie tych bramek z NANDów z Bitcoinem i sprawieniem, by layer 1 mogła być warstwą, na której sprawdzamy, czy też ewentualnie dajemy dowód tego, że to, co na layer 2 jest robione, jest złe. No bo tak naprawdę nas interesuje, by tam to, co jest robione na layer 2, było dobre. No ale optymistyczne rolapy działają w ten sposób, że zakładamy, że jest dobre na layer 2, a tylko zgłaszamy na layer 1 informację fraudproof, czyli dowód oszustwa, że coś jest złe. No ale znowu, już wracamy do tego, o czym było wcześniej mówione. Zachęcam Was, by przestudiować poszczególne materiały, do których tutaj się odwoływałem. One na pewno Wam wzbogacą to spojrzenie, które dzisiaj starałem się przynajmniej jakąś incepcję tu Wam zapodać do BitVM-a, bo wydaje mi się, że warto to wszystko sobie rozkleić na własną, czy też rozkminić na własną nutę. Do tematu na pewno będę jeszcze wracał. Oswoicie się z tym, czym są opkody, czym jest Bitcoin Script, w jaki sposób BitVM to wszystko wykorzystuje, w jaki sposób to się wszystko przenosi na warstwy, no i możecie tylko sobie zacząć wyobrażać, jak dużo aplikacji różnej maści zacznie się na tych warstwach wypluwać na skutek tego, że powstał taki po prostu BitVM. A przypomnę, przed BitVM-em był Taproot, który też nam pewne rzeczy umożliwił, by BitVM był możliwy i tak dalej, więc rozwój Bitcoina, mała zmiana w samym Bitcoinie sprawia, że mamy gigantyczne zmiany potem w tym, co się może zadziać wyżej. No więc tutaj już taki komentarz zupełnie na boku, jeżeli ktoś tu jeszcze słucha tego. Dlatego tak bardzo ostrożni są deweloperzy Bitcoin Core, by jakąkolwiek zmianę wprowadzić do właśnie Bitcoin Core, do tej bazowej warstwy. Bo pewne rzeczy, pewne zmiany, które tam wprowadzą pod jakimś kątem,
będą ok, ale pewne powstaną też nieintencjonalne zmiany, o których sobie w ogóle nie wyobrażają, że takie coś mogłoby powstać. Być może nawet myślę, że nikt nie wyobrażał, że powstaną roll-upy dzięki temu, że jakaś zmiana w Bitcoin Core zaistniała. Nikt sobie nie wyobrażał, że powstaną ordinalsy przez to, że Taproot został wprowadzony i tak dalej, więc zmiany w bazie Bitcoina powinny być ograniczone do zdecydowanego minimum, być może powinny być nawet zerowe, powinny już w zasadzie być, Bitcoin powinien być zamrożony, najlepiej tak by było, bo każda zmiana otwiera jakieś potencjalne nowe możliwości, a tymi możliwościami mogą być również furtki ataku takiej czy innej maści. No dobrze, ale to już trochę odbiegłem od tematu, no w zasadzie chyba ta część tutaj dobiega końca. W dzisiejszym materiale posłużyłem się informacjami z kilku źródeł, między innymi z L2Watcha, no ale to już na koniec. Posłużyłem się informacjami, gdzie możemy znaleźć różnego rodzaju opkody bitcoinowe. Posłużyłem się też screenshotami z fajnego kanału, który dosyć wstępnie tłumaczy, w jaki sposób ten Bitcoin Scripting Language działa, jak to wszystko można przetrawić. No więc to, co nie zapomnę, postaram się Wam tutaj przypiąć. Będziecie sobie mogli na własną rękę dalej studiować. No i zachęcam, by w tym momencie, jak ktoś tutaj wytrwał, nakarmić algorytmy, dorzucić jakiś komentarz, jakieś łapki, jakieś inne rzeczy, dowolne, tutaj interakcja z tym filmem pomoże, by film rósł. I to może być Wasz mały wkład w szerzenie adopcji, bo poprzez to ten film będzie docierał do coraz większej ilości osób, więc Wy będziecie pomagać, że świat się dowie o Bitcoinie. Jeżeli chcecie, by tak było, no to wiecie, co robić. Ja dzisiaj już kończę z tych strasznych gęszczy. Co tu jest? Jakaś hedera tu rośnie. O hederze już nie będzie nagrywane chyba. No dobra, jedziemy do komputera, bo wiecie, ja tu sobie nagrywam, ale tkwi intesencja tego materiału dopiero powstanie. Tak czasami robię, że sobie nagram wstęp, zakończenie, a bebeszki nagrywam przed komputerem, bo po prostu jest to bardziej jakościowe, jak się posłużę już konkretnym materiałem, zbiorę myśli w sposób bardziej taki skupiony na ekranie, więc niektóre rzeczy po prostu tak jest mi lepiej robić, więc ponagrywałem sobie, połaziłem sobie trochę, ale gro roboty dopiero musi zostać wykonane. Cześć!